Witajcie przyjaciele na tym live'ie. Czuję się jak skazaniec przed ścięciem. Jeżeli jesteście gotowi na ten pokaz, to dajcie znać na czacie. Mam przygotowane kilka rzeczy. To na przykład, widzicie, to jest maszynka. Tu mam takie coś. No nie reklamuję tego oczywiście, ale to jest pianka. Wiem, że wy nigdy się jeszcze nie goliliście w 90%, także... Często odpowiedzialność za jakość golenia zrzucamy na sprzęt, którym się golimy. No dokładnie, patrzcie. Dlatego się przestałem golić. Bo brzytwy nie kupiłem nigdy, bo mnie nie było stać. A ja nie mam takiego pędzelka, guys, ja będę musiał ręką tak zrobić. Nie wiem, czy was to brzydzi, jeżeli tak, to słabo. Czekajcie, no bo goście tam pokazuje jakieś golenia, ale widzicie ten wąs, co ma dziewiczy. No Karolka to nie będziemy oglądać, to jednak jest za duże poświęcenie. Za duże emocje jak na jeden dzień. Ja golenie plus Karolek. Wytrzymajmy bez tego. Pierwsze golenie, tutaj gościu ma 5000 wyświetleń, pewnie jakiś wiecie. Koneser tak zwany. Już widzę specjalistów na czacie, którzy pierwsze golenie będą mieli za 4 lata. Ja pierdziel. Patrzcie, gościu miał taką brodę, no zaraz, no lump, lump totalny, ale poczekajcie, patrzcie. 30 sekund. Ile was tu się zebrało, ludzie, jak ja się będę tylko golił. Jak się ojciec goli, to też go papo podglądacie przez okno z całą klasą? Uspokójcie się, ludzie, jak człowiek się przyszedł ogolić, bo lustra nie ma w domu, kamerki musi użyć. Ale to jest wszystko, co mogę wam zaoferować, nie trodalizał psa, ja golę mordę i się kończę. Reklama! Zostaw ocenę pod filmem, suba i dzwoneczek, żeby być na bieżąco. No i wbiję jeszcze na live, które robię na Twitchu. No i gitara, siema, elo. A właśnie, jeszcze mam kilka rzeczy przygotowanych. Patrzcie na to. Elo, syny. Tu mam Black Sex, kumacie, też przed wami. I tutaj... I tutaj Black Samurai, kumacie, niezłe rzeczy, ja już samurajem nie będę jak się ogolę chyba, ale i Crazy Wolf, nie, to jestem ja przed goleniem, patrzcie, widzicie to, tą brudkę na dole, to ja jestem ja. Co wy na to, może napiszemy do Gillette maila, bo używam ich maszynki, Gillette, wasza maszyneczka właśnie ogląda tutaj 5 Grzesiu dla tatą, no to pozdrawiam oczywiście Grzesiu i tatę. Także może napiszemy maila do Gillette, co? O wiecie, no Lewandowski nie miał tyle osób na live, a jednak jakoś go do reklamy wzięli. Czekajcie, bo no wydaje mi się, że to jestem ja na tym jednym obrazku. No nie wiem jak myślicie, ale trochę się cykam, bo wiecie, ostatnio goliłem się rok temu, jak to jestem ja dzisiaj. Ej, dobra, udajemy tego gościa dzisiaj, popróbuję się ogolić na te różne rzeczy. Co wy na to, potestujemy sobie takie te? Ej guys, ale jak się zatnę i mi wyłączą live'a, bo będę miał krew, to no nie zgłaszajcie tego live'a, dobra? Nie zgłaszajcie tego live'a, bo wiecie, no. Zrobimy najpierw dół brody, tak jak ten gościu. Potem boki z gole, guys. Potem z gole dół, potem z gole to coś na dole. To? Januszka zrobimy. Hitlera nie zrobię, bo... Genetyka mnie dopadła. No nie wiem, guys, co się najpierw napijemy, nie? Może jeszcze samuraja ostatniego łyczek w brodzie. No bo wiecie, jeszcze samurajem jestem, ale za chwilę będę ciotą. Pozwólcie mi jeszcze napić się tego samuraja. Napiję się tylko blaka, tego samurajka i się golimy. Ale pachnie, ludzie. No, ostatnie chwile w brodzie. Ostatnie chwile. Łyczek. Dobra, guys. Mam nadzieję, że jesteście na to gotowi. Także guys, jeszcze ostatnia. Kabarecik, ciach, ciach, ciach. Także ciach, ciach, ciach dla was. Jak ja dla czatu, ludzie, jestem w stanie nawet zgolić tą brodę. Mam nadzieję, że to doceniacie. 700 osób na live, może dobijemy do 1000. Żeby ręce nie latały, żeby rączki nie latały. Odpakowuję oficjalnie maszyneczkę dla was. Wszystko dla was, ludzie. Jak ja z wam, jak ja... Dla was to nawet serce bym sobie wykroił na live, ale to za 2000. Także odpakowałem to urządzenie. Także patrzcie, nowa maszyneczka. Ostre oszcza, niczym gracze League of Legends na czacie. Wszystko chyba widać, wszystko jest jasne. Miałem bratu jeszcze grę kupić, ale zapomniałem. Podobno trzeba wstrząsnąć przed użyciem. Otwieramy sobie powoli. Nakładamy, ja zdejmuję te słuchawki w tej chwili, także podgłoszę je na maksa, żeby słyszeć. Czy ktoś da, wiecie, donejcika, żebym nie zlał żadnego donate'a. Brodatix żegna się z tym światem. Dobra, działa. Działa, nie? I teraz tak, nakładamy sobie pianeczkę na ryj. Nie wiem, nie pamiętam jak się goli. Nie pamiętam jak się goli.
Kotek, to się dzieje. Nie wiem, czy jesteście świadomi tej chwili, ale to szczyt tego kanału. Także, tak. Jak już skończymy z YouTube'em, ludzie, to ja sobie wpiszę, jak już będę pracował w fabryce Gilleta i sklejał maszynki na taśmie. Jak już z YouTube'a mnie skończą, bo powiedzą, że jedyne co osiągnąłem, to ogoliłem się na live'ie, to powiem, ha, panowie, ale ja miałem 1100 osób na live'ie z golenia, także, no, muszę to zrobić. Nie, poczekajcie. Dobra, lepiej, to na odwagę było. Ja pierdzielę, jak się ciężko, zaciąłem się chyba, jak się ciężko golić na kamerce. Dobra, tam, dla widzów wszystko. O kurde, widzicie tą dziurę? Ja mam dziurę w brodzie. Tip, oficjalny sponsor tego kanału, no i promotor. O kurde, ale se dziurę wygoliłem, kecy. Może zostawimy tak? To się da jeszcze cofnąć. To się da jeszcze cofnąć, ludzie, napiszcie na czacie. Ja mogę w tej chwili przestać. Dziura. 00ZL, no to gdzie te twoje osrane gacie, syneczku, synek? Słuchaj, władcy ulanych kurw i spam razem. Z nimi oddaj, amen. Nie no, moja mama nie powiedziałaby oddaj. Kabarecik oczywiście. Jest jazda, co? Poradnik, baj. Partiatik, pierwsze golenie. Pamiętajcie, jeżeli rok się tego nie robiło, to jest jak jazda na rowerze. Pamiętajcie o tym. Tego się nie zapomina. Pod włos się mam... No dobra, czekajcie, to jeden ruch pod włos, ale jak się zatnę i mnie zbanują. Jakie włosy obrzydliwe, no tego wam do kamerki nie pokażę. Ej, Spartiatix, jak się wybić? Rób to, zapuszczaj brodę rok. O tym nie mogły na live. Masz 1000 osób. O ludzie, ja mam brodę. Nie wiedziałem, że ja mam tam skórę. Wiedzieliście, że pod włosami na brodzie jest skóra? Czekajcie, ogolę się jeszcze po boku może. No nie będę robił tej środkowej fazy. Przejdziemy od razu do szeryfa, co? Przejdziemy od razu do szeryfa. Czekajcie. Ogolę jeszcze ten bok, idę to zmyć i wam pokażę się, jak wygląda, co? Sami tego chcieliście, ja mówiłem, mogę się nie golić, ale wszyscy, tak, gul się. Ja wyglądam jak jakiś szeryf. Witam serdecznie. To niezłe wydarzenie, co? Mam nadzieję, że stoicie na baczność przed monitorami. Broda z partia Tixa dał na goli brodę 3 złote, nie gol mniej. Mi to co innego na baczność, XD. Czekajcie, idę opukać ryj chyba. Witam serdecznie, nowy szeryf w mieście. Pomyślimy, guys. Poczekajcie, idę opukać ryj i zaraz do was wracam, nowy szeryf w mieście, poczekajcie. Witam serdecznie. Nie mogę się pokazać chyba. Ej ludzie, nie, ja się nie pokażę wam. Ja się wstydzę. Ja się trochę cykam. Ej, ja się cykam jednak. Dobra, guys. Witam serdecznie. Nowy szeryf w mieście. Bardziej dziękuję za najciki oczywiście. Nowy szeryf w mieście. Ale spam. To jak napatrzyliście się? Bo co się napatrzycie, to wasze, pamiętajcie. Który to stopień ewolucji. O kurde. To nie wszystko z dzisiejszego show. Synek, ona tu pokaże ci, jak to się robi. Ludzie mi dają subskrypcję, a potem wejdą na kanał. Co? To on nagrywa League of Legends? Ja myślałem, że to gościu, który się goli po prostu. The Raven. Co myślicie, guys? Zostawiamy? Prawie jak Lucky Luke. Kurde. Kamil Szalankiewicz dał na goli brodę 3 złote, ha, prawie jak Lucky Luke. Patrzcie, jaki... I jeszcze z tego wiecie. Chcesz być prawdziwym mężczyzną? Musisz być Black Samurai. Od dzisiaj, w każdym Kauflandzie, będziesz jak prawdziwy szeryf. Chcesz być jak prawdziwy mężczyzna, który pluje w dal na 10 metrów, goli brodę raz na rok i ogólnie jest szeryfem? Pij Black Samurai i niech włosy rosną na klacie zdrowo. Raven! Dobra, guys, mam nadzieję, że jesteście gotowi, bo to... Nie koniec dymów na dzisiaj, ale to jeszcze nie koniec, bo teraz za chwilę pożegna się z wami Spartiatik, a przyjdzie do was Janusz. Także golimy to i zostawiamy wąsa i zobaczymy, jak będzie wyglądało, co wy na to. Wąsy też zgolimy, wszystko, no niestety, to fajnie nawet wyglądało, nie kecy? Golimy dalej!
Tyle ludzi przyszło, bo się gola. Ciężko dojdzie, te włosy to już chyba najmocniejsze są. Przydałaby się biała podkoszulka, w sensie ta bezramionczek koszulka. Najbardziej oglądany live, jeżeli chodzi o stylizację męską. Także. Ciężko idą te włosy boczne. A weź zapuszczaj do Redy jak Nerwarian. Poczekajcie, opukam ryja i do was wracam. Wait a second. Nie wiem, czy kiedyś widzieliście coś takiego. Może jednak tak zostanę, to będziecie dalej myśleć, że jestem talibem, co? Co wy na to? Patrzcie, jak mam tak. O! Spartiatik z dawny, siema! To ty się nie ogoliłeś? A ja mówię wtedy, haha, co prank, bro! O kurde. Poczekajcie, jeszcze raz to zagram, bo to źle zagrałem. Grażyna! Grażyna, we! Pakuj! Bo w Lidlu promocja! Jak ty mój brat Janusz napisał. Także w tej właśnie chwili kończy się ten kanał. Zaczyna się nowa era. Poczekajcie, bo muszę się napić tego samurajka jeszcze. Bo wiecie, na przecenie, hehe, Janusz. Dobra, golimy resztę, bo widzę, że ludzi dłużej nie można trzymać. Nie wiem, czy myszkę widać, jesteśmy na tym etapie. Ten pomijamy, bo no włosy mi nie rosną po środku, przez co Hitlerek nie będzie. Można by powiedzieć taki specjalek na 40 subów, chociaż ich 40 nie ma, ale... Jak za dawnych czasów, synek. Jak za dawnych czasów. Gdybym miał teraz umowę z Gillette'em, mówię od razu, ale byłoby, reklamka dla Gillette'a, najlepsze maszynki na świecie. No niestety nie mam tej umowy, ale ja i tak mówię tak, bo Gillette naprawdę porządne maszyneczki, dzięki czemu ten koper na ryju udało się zgolić. Jeszcze dla was, z wąsem ostatnie, kabarecik, ciach, ciach, ciach. Muszę się wam do czegoś przyznać, ostatni raz goliłem się nigdy, to jest moje pierwsze golenie. Aż se zwalę, o to ładnie, sir cytrynka. Następnym razem jak powiem, że się ogolę, to no za 15 tysięcy, no bo jednak, no jednak aż strach, że ktoś znowu jakiś przyjdzie tutaj tip i wpłaci, więc się boję, więc a wy mówicie, że Ksajo długo pieprzy na kogoś dramy, patrzcie ile ja się golę, jak już godzina 20 minęły. Ostatnie ciachy lecą, ostatnie ciachy, jak donaty są na goli brodę, teraz na co będzie? No porost. Zara, wracam, pieprzy. Ja pierdolę, kto to? A, Gillette guys! To już jest przesada! Ej, nie ludzie. Najgłupsza rzecz, jaką w życiu zrobiłem. Powiem wam jedno, mam nadzieję, że mnie słychać. Do tej pory, czasem jak wychodziłem z domu, bo to się rzadko zdarza, no jednak czasem ktoś mnie poznał na ulicy, tak? Czasem ktoś mnie na ulicy poznał, ale teraz jak wypieprzę z domu, to mnie nawet mama nie pozna, nie? Więc aż strach. Ja się boję, że mnie wyjdzie ciczy, ale to trudno. Jakaś motywacja na czacie, co? Na przykład, no nie wiem, jakieś serduszka na czacie zachęcam do pisania. No i teraz zaczyna być pięknie. No i od razu ludzie, przecież to ja się teraz rozbieram dla was. Dobra, patrzcie na to. Witam serdecznie. Hot 16. Wbijajcie na moją komunię. Kościół świętego Mateusza. Tylko dzisiaj zaproszenia. Kto się zapisze na wydarzenia na Facebooku, wbija do mnie. Jelo. Ej, wyglądam jakby mnie przerobili w Photoshopie. Jak ja wyglądam jakbym miał, jak ja bym w Photoshopie był przerobiony. Z tego wszystkiego Black Sex mi chyba się należy, prawda? No chyba Black Sex w tym przypadku jest naprawdę dla mnie idealną rzeczą. Także zapraszam serdecznie, Kościół Świętego Mateusza. Nieletni, ale wiecie, kupiłem tego seksa jak miałem brodę, więc nawet nie pytali o dowód. Także wasze zdrowie, kabarecik dla was. O siema, jestem bratem z Partiotixa. O, siema panowie. Panowie, o, siemaneczko, nie. Tutaj brat. Seks! Zostawił puszkę! Panowie, jak to wali po mordzie, o Jezu! To ja wiem, co to jest ten cały seks teraz! Panowie! Kabarecik dla was! No nie wiem, wyglądam dziwnie, bardzo dziwnie się czuję. Kabarecik dla was i tip z dedykacją dla ciebie. Bubnik? Powiedz mi, skąd on się tutaj wziął
czy w dżungli, czy gdzieś indziej. Czy wychował się gdzieś, czy u kogoś, może raczej coś, dzień się potwora. Co dzień ćwiczył swoje pazury, strugo swoje zęby, dzień to robił. Patrz, on wygląda o tak, 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 zabija bez litości wszak. On zabijał łypę.